że dodamy wodorowęglan sodu do wody i octu, to stworzcie wulkan. 3, 4. Wow! Ale ci to wyszło. Coś wypadło. Więcej, więcej, więcej. A wydaje mi się, że jak da się więcej, to nic się nie da. Zrobił się Mont Everest. Mniej, mniej, mniej. Wow! A dzisiaj będziemy robić eksperymenty naukowe. Montażysta, to musi być jak... Ej, na 3-4 bym tak, wiecie, że w sufit. Wow! Co jest? Ej, pan, leci dalej. Ej, poczekaj. Potrząsnąłeś. Dobrze, że mamy okulary ochronne. Całe szczęście, nie? Dlatego macie na głowie, a nie na nosie, no. Ej, nice, dobra, lecimy z kolejnym eksperymentem chemicznym. Do kolejnego eksperymentu potrzebujemy alkohol etylowy, piasek, cukier oraz węglowodorowęglan sodu. Żeby utworzyć coś, czego jeszcze nie wiemy, ale na szczęście zasady BHP są zapewnione. Mój stary jest strażakiem, więc umiem się posługiwać takimi rzeczami. Będzie ogniście. Jak twój tata ma na imię? Wiesław. Pozdrawiamy Wiesława. Pozdrawiam się. Dzięki za gaśnicę. Proszę państwa, żeby stworzyć ten eksperyment potrzebujemy 40 gramów cukru. Na oko oczywiście. Jo, no to już 40 gram. 10 gram ma łyżka. Proszę sypnąć. Michał! Jezu, nie dadzą się pobawić tutaj. Teraz Maja musi wylać alkohol etylowy na piasek. Pomóc ci, siostro? Nie, nie, nie. O, dobra, tych radę. Troszkę. Dużo. Troszkę. Taka plama, żeby to plama była. O, o, takie serduszko. A jest na środku dolej. Następnie nasza mieszanka ląduje na środku. Siostro, zapałki? Podpalamy. Jak się boisz, o, co się stało? Zgasiło się, bo nie, zapałka pali się, nie pali się, tego nie widać do oka. Ej, a zgaśmy światło na chwilę. Jest dobrze. Wow! Widzicie, widzowie? Alkohol się pali, to ej, było logiczne. Ale to się w ogóle pali dookoła. No, bo o to chodzi. No, o to chodzi. To jest oko smoka. Coś jest nie tak, chyba mi się ej, wydaje. Mega ładnie. Czemu? To wygląda. No bo to chyba nie tak powinno wyglądać. Światła poprosimy. Wydaje mi się, że potrzebujemy więcej alkoholu w takim razie. Kurde, mi! What the fuck? What the fuck? Ty jesteś jakiś nienormalny? Ej, dupcy watą cukrową! Tata, nie odsłuchać! Co się pali? Idziemy wywietrzyć nasze laboratorium i wracamy za chwilę. Tata, bądź ze mnie dumny. Trzeba wywiać ten dym i lecimy z kolejnym eksperymentem. Witamy po krótkiej przerwie. Wyszło jak wyszło, nie powtarzajcie tego w domu, co przed chwilą zrobiliśmy. Zrobił łeś. Nie zapraszajcie Michała. Na eksperymenty. Michała, unikajcie. Teraz sprawdzimy, czy cytryny przewodzą prąd. Mamy diodę, mamy cytryny, mamy druciki i mamy gwoździe i podobno jak to wszystko w odpowiedni sposób połączymy, to dioda powinna na koniec się zaświecić, więc sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Kochani, mój stary też jest elektrykiem, więc dobrze się składa. Wcześniej był strażakiem i miałem gaśnicę, to teraz może kogoś jak coś walnąć prąd, więc musimy uważać. Z cytryn? No. Jak na przykład by była trochę rozkrojona cytryna i by trochę poleciało takie, to byś już umarła? Tak. Cytryny mają takie napięcie, że to hit. Maja teraz wkłada gwoździa w cytrynę. To jest wkręt. No dobra, jedno i to Jezus, samo. O Jezus. Się, kurde, mądra znalazłaś się techniczna. Muszę go wkręcić. Wygląda tak, że teraz trzeba nasze druciki połączyć z cytrynami, bo... Tylko drucik i wkręt się nie może stykać w środku cytryny. Nie wiemy czemu. Teraz drucik. Tutaj drucik i musimy teraz stworzyć obwód zamknięty. Tak nam powiedziała piękna pani na YouTubie, którą przed chwilą oglądaliśmy. Poprosimy zgasić światło. Dobra, Michał, 3, 4. Ej, świeci coś. Czekaj. Jest, jest, faktycznie. Świeci. Dobra, tego się nie spodziewałem. Tak i ja się na przykład mega spodziewałam tego. Ja się totalnie nie spodziewałem, skąd w cytrynie prąd? Działa. Działa. Moi drodzy, cytryny przewodzą prąd. Niesamowite. Lecimy z kolejnym eksperymentem. Wiedzieliście, że jeżeli przyłożycie balon z wodą do świeczki, to nie pęknie? Ja na przykład nie wiedziałam i dalej nie wiem, więc to sprawdzimy. Jestem zaszczycony, że w ogóle pozwoliliście mi się znowu bawić ogniem. Nie zapytałeś o to nikogo. Kochani, wy oczywiście się nie bawcie ogniem, bo to jest bardzo niebezpieczne. My jesteśmy profesjonalistami. To jest balon z wodą, to jest balon bez wody. Zobaczymy, czy pęka. O, fajnie. Zgasło. No, jakbyście czasem nie mieli przy sobie wody, to możecie nadmuchać balona i w taki sposób zgasić na przykład świeczkę. Ej, kolejny eksperyment, patrzcie. Widzieliście, że dym ze świeczki może wam rozpalić ponownie świeczkę? Patrzcie, widzieliście o tym, czy nie? Tak. Aha. Ale pokażę. Niesamowite. Czary. Brawa! Let's check the other one. To jest balon z wodą i uwaga.
A nie stopi się na przykład za jakiś czas? Ej, patrzcie, trochę się przypalił tak. Balon. Osmoliło się i teraz jak weźmiesz palca, to będziesz mógł rysować nim. Ej, nie pęka. Nie pęka. Wow, eksperyment udany! Ale to działa dzięki temu, bo po prostu woda ochładza balona, która jest ogrzewana przez sieczkę. A zobaczmy z tej strony. Michałe! Ale zobaczmy, tak ciekawości. Lecimy z kolejnym eksperymentem. Kolejnym eksperymentem będzie kolorowa woda. A już chodząca. Chodząca kolorowa woda. Teraz dziewczyny dodadzą barwniki do trzech kubeczków, w których jest woda. My z Michałem zwijamy ręczniki papierowe, które będziemy wsadzać między kubeczek, w którym jest woda, a kubeczek, w którym nie ma wody. Chodzi w tym eksperymencie o to, że włożymy do tutaj kubeczka z wodą i bez wody papier i to powinno się wymieszać tutaj ładnie. Let's check. A to nie powinno być tak, żeby były te kolory podstawowe? Maja jest wymądrzała i kazała. Żartuję. Chciałam po prostu, żeby ładniej wyglądał eksperyment. Maja się stara na odcinkach i chciałabym... Dobra, już nie przesadzę. Maja po prostu pomyślała, że lepiej będzie, jak wymienimy kolor zielony na kolor czerwony, wtedy powstanie nam ładna tęcza. No może nie tęcza, ale po prostu stworzą się nowe kolorki. Siostro, wsyp barwnik czerwony. Taki... Michał! Ej, Michał nie umie mieszać? Michał generalnie jest trochę niesprawny, jeśli chodzi o funkcjonowanie w społeczeństwie. Przejdźmy do eksperymentu. Zobaczmy chodzącą kolorową wodę. Trzeba trochę bliżej dać te kubeczki. Tak, daj mi proszę tutaj. O Jezu, ale zamoczyłem. Czekamy na efekt. Jakbyście ktoś... nie wiedzieli, to tak. Czekamy na efekt chodzącej kolorowej wody. Jak dobrze, że mamy okulary ochronne w tym przypadku. Słuchajcie, jesteśmy już po naprawdę długim czasie, to szło bardzo wolno. Wniosek jest taki, że daliśmy za dużo niebieskiego barwnika, ale generalnie woda przeszła przez te papierki. Żeby udowodnić wam, że jednak kolory są tymi kolorami, które miały powstać, proszę bardzo. Ewidentny zielony, prawda? Jest bardzo ładny zielony. I proszę bardzo. No, to taki, kurde, nie wiem, śliwkowy. No tak, ale jest to jakby w stronę fioletu, tak? A teraz fiolet. Niebiesk. No niebieski to niebieski. On jest solidny, to jest solidny granat. Solidny atrament tutaj solidny został. Solidny granat. No żółtego chyba i czerwonego nie muszę rozcięcać. Jest git. Lecimy z kolejnym eksperymentem. Czas zrobić cieczkę newtonową. Nie newtonowską, blisko. Prawdopodobnie wiecie co to jest, ale my też to zrobimy, bo nigdy tego nie robiliśmy. Ja mega miałam zajawkę na to w dzieciństwie. Ja to samo i nigdy tego nie zrobiłem, tak szczerze. Ale zrąbiste uczucie. A nie chcesz tym mieszać? Nie. Okej. Okay. Łapą fajnie się mieszam. O lol, ale to jest zarąbiste. Znaczy, do wanny sobie to wdupcyć i chodzić po wodzie. No, mega ciężko już znieść. Mega dziwne. Mega szybko, mega szybko. No i puść teraz. Wow! Mega nice! Gruba. Wow, co jest? Ej, robiłeś tego nigdy? Mogę? Nie. Tak. Ej, już wiem, po co jest papier ręcznikowy. Wow! Zarąbiste, nie? To jest super do zabawy, do relaksacji. Ale zarąbiste. Wsadzisz 5 palców powoli i spróbujesz bardzo szybko wyjąć to całe miskę pod nosem. Zera? Wow. Za mało jest, jakby nie jestem w stanie tak złapać, ale mega zajawka. A ty nie chcesz spróbować? Mega to jest przyjemne. Co? A jestem ciekawy jednej rzeczy. Wow, działa! To raczej wydaje mi się, że kwestia grawitacji, a nie tego, że nie, to jest no, no nie, no po prostu to jest gęste. Tak jakby tam było, nie wiem, smoothie jakieś mega gęste, to też przy takiej szybkości by się nie wylało. Przyszła pani Maruda, niszczyciel dobrej zabawy. I Olek. Zarąbiste to jest! Olek, pobaw się z nami. Dzieci, co dorwały się do zabawy. Olek, pobaw się z nami. Nie chcę brudzić rąk tym. No jakbym zrobiła śnieżkę? What? Ej, nie no, mega mocne, mega ej, mocne. To jest mega fajne. Mamy mniej więcej taką samą zajawę z tego, bo to jest część jakby dzieciństwa, jak z sznurkiem i kubkami. Widzę. Sieczka newtonowska. Sieczka newtonowska. Ej, ale strasznie niesamowite to jest, że jakby działamy na to siłą i to jest twarde, a jak nic zostawi się to spokoju, to jest miękkie. Dotknij, że tego, proszę. Nie miętkie. Zdam ci na włosy. Ciekawe jaka reakcja tam zapobie... Moim zdaniem jest reakcja mega pozytywna. Tak, dlatego idziemy... Do kolejnego eksperymentu. Do tego eksperymentu potrzebujemy monotlenek diwodoru i... poliakrylan sodu. To jest po prostu woda jak coś, a to jest pieluszek. A my robimy sztuczny śnieg. Tak. Let's go. Ale troszeczkę musisz jej wlać. Dobra, na wszelki wypadek. Jakby coś miało się stać. Ej, ale śmierdzi to. Śmierdzi, no? Ten poliakrylan diwodoru. Poliakrylan diwodoru. Myślę, że w ogóle cały kubek. Nie musisz się całego kubka, moim zdaniem. No śnieg. No faktycznie, wygląda jak śnieg. Ale tak w dotyku były. Jest taki Jezu, lepki. Ale dziwne. Ej, aż mnie ciarki przyszły, jak to dotknąłem. Ale wygląda jak śnieg. No, totalnie. Jak chcecie zrobić na przykład dekorację zimową, taką wiecie,
Christmas time i w ogóle w domu potrzebujecie sztucznego śniegu, to wystarczy rozkroić pieluchę i zalać wodą. Tak, ale totalnie to jest nieopłacalne finansowo, bo kupcie po prostu normalny sztuczny śnieg w sklepie. Kurde, może się porzucamy śnieżkami. Ja, a rzuciłaś teraz. Ktokolwiek we mnie rzuci, dostanie gaśnicą. Dajcie wszyscy na 3-4, rzucamy w Michał. No, ja już zaleczkę wyciągnąłem. 3, jak rzucicie teraz. Ja nie zrobiłem! Gaśnica nie działa! Ciśnienia nie ma. Dobra, to czy się działa, lecimy już z ostatnim eksperymentem. Proszę Państwa, okulary się przydadzą, ponieważ robimy słoniową pastę i tutaj ma powstać wielki wybuch. Ostatni eksperyment, nie mogę się go doczekać najbardziej. Podobno chyba będzie najbardziej efektowny z tych wszystkich, które dzisiaj robiliśmy, więc również się nie mogę doczekać. Także zapraszam. Widział ktoś mu moje okulary. To generalnie widzowie jest to natlenek wodoru, tylko nie taki czysty, ponieważ takiego niestety nie mogliśmy dostać tak for fun, więc musieliśmy sobie jakoś radzić, ale ma te same właściwości. Bo natlenkiem wodoru też można zrobić bombę i po prostu nie chcieli nam sprzedać, bo pomyśleli, że zrobimy bombową bombę. My po prostu chcieliśmy zrobić pastę słoniową. Tak, żeby umyć zęby słoniowi. Proszę, siostro, bratku. Nie wiemy, jakie to mają być proporcje, robimy to najwyżej po prostu jakby widzowie nie będziemy mieli sprzętu do końca roku do nagrywania, bo wybuchnie. Proszę Państwa, mieszamy. Stop! Zasady BHP, musimy mieć okulary. Możesz to robić, Maja. Ej, będzie mi bardzo przykro, jak to nie wyjdzie. Proporcje mogliśmy schrzanić. Let's go. Co się dzieje? Dajmy więcej. Mega potrzebne były ci okulary. To miało być mega szybkie. To miało być takie, wiecie, poło. No, chemików z nas nie będzie. Dlatego widzimy się w następnym odcinku. Może się nauczymy kiedyś. Dzięki, pa!